Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. I dzisiaj poopowiadam Wam trochę o cykasie, jak go uprawiać, jak się tym zajmować, żeby rósł jak powinien i tak dalej. No to co, chyba zaczynamy. To może zaczniemy sobie od tego, co to za roślina. Jest to dokładnie cykas rewoluta. Oba to są te same, są różne odmiany cykasów. Ja akurat mam rewoluta, czyli te u nas najpopularniejsze w sklepach. Nie mam innego, pozostałe są albo dość drogie, jeśli są, albo niedostępne, bo po prostu nikt ich nie sprzedaje. Jeśli chodzi o to, co to za roślina, nie należy ona do palm, jest niestety często mylona z palmami. Jest to sagowiec, są to sagowce, także kompletnie nie rodzina związana z palmami i nie mylić. Trzeba pamiętać też, że jest to roślina trująca. I jak się ma zwierzęta, które lubią poogryzać, na przykład koty, bo raczej psy chyba nie gryzą za bardzo roślin, to trzeba uważać, bo jest trująca, prawdopodobnie dla psów również, dla ludzi też, dla psów prawdopodobnie, tak jak mówię, również. Tego cykasa mam od 6 już lat. Puścił mi w tamtym roku, puścił mi odrościki, zobaczcie. Także ciekawe, ma odrosty. Przybliżę Wam, o. Jest jeden odrost, jest drugi odrost. Wyglądają w ten sposób. Spod kłodziny wyszły po prostu dwa takie, powiedzmy, oddzielne kolejne po małej kłodzinie, można by to nazwać. I tak to wygląda. Wypuściły po liściu. W tym roku nie wypuściły liści, co ciekawe. Trzeba też pamiętać, że roślina jest dość kująca. Spójrzcie sobie, o. Zauważcie. Wszędzie te kolce. Jest dość mocno ozdobną rośliną. Nawet można by powiedzieć, że wygląda jak sztuczna trochę. Zauważcie, że liście są sztywne. To są liście z tego roku. Ten mi wypuścił bodajże 11. Bo to jest cało to. Ten nowy środek. A ten mi wypuścił chyba 9. Tego kupiłem rok temu, był film z jego przesadzania. Możecie sobie zajrzeć. Tu są liście z poprzednich lat, jak widzicie. Są bardziej żółte, z kropkami po jakichś grzybowych ślady, jakieś grzybowe po prostu. A nowiutkie są ciemna zieleń. Naprawdę taka ciemna. I zauważcie też, że nie jest wyciągnięty, bo cykas powinien rosnąć sobie na spokojnie, w chłodnym pomieszczeniu tak naprawdę. Przez lato na zewnątrz, przez zimę już nie na zewnątrz, czyli w szklarni bądź innym chłodnym pomieszczeniu. Chłodnym mam na myśli jakieś 5-10 stopni, nie więcej, tak żeby po prostu spowolnić jego wzrost, żeby on miał zimowanie, takie jak w naturze, i wtedy będzie miał taki piękny pióropusz liści. Co roku nowy. No ja się nauczyłem na błędach, bo tego cykasa przez jakieś, tego sobie odsunę, przez 4 czy 3 lata męczyłem w domu przez zimę i co roku tracił liście. Tu jeszcze są liście, które były domowe. Jak widzicie, są zupełnie inne. Zauważcie, że długie są te igiełki, powiedzmy. A jeśli chodzi o to brązowe, to są wypalenia od słońca. Te są mniejsze, bardziej gęste, więcej też ich puszcza. I jeśli chodzi o to, naprawdę cykas do domu. Niektórzy mówią, że się nadaje, ja twierdzę, że nie. Nie wiem, jak może się nadawać, jak w domu wygląda, jak drapak dla kota, albo i gorzej. Jeśli chodzi o pień, rośnie bardzo wolno. Około centymetra rocznie i tyle. Co puści pióro po liści, to mniej więcej ten centymetr pień na wysokość i szerokość sobie urośnie. Jak widzicie, przez rok to nawet ta kłodzina mu, jeśli ktoś widział wcześniejszy mój film, no urosła. Nie ma szału, no ale tak jak mówię, nie jest to szybko rosnąca roślina. Ogólnie stary gatunek rośliny, bo jest to roślina, która jeszcze z niektórymi dinozaurami sobie żyła. Oczywiście nie mówię o tej dokładnie, tylko chodzi o odmianę. Te rośliny są naprawdę starym gatunkiem. No i wyglądają w ten sposób, jak widzicie, naprawdę fajnie.
Jeśli chodzi o nawożenie, ja nawożę tylko i wyłącznie obornikiem granulowanym i mają się dobrze, puszczają liście raz w roku, chociaż jak mają podobno idealne warunki, im się jeszcze nie zdarzyło, potrafią puścić dwa razy w roku i w naturze podobno też dwa razy w roku puszczają liście, to znaczy pióropusz liści. One puszczają pióropusz liści naraz. Macie zdjęcia, bo robiłem zdjęcia po kolei tych dwóch cykasów w tym roku, jak puszczały liście co kilka dni. Jak widzieliście, wygląda to dość ciekawie, takie puszki, one są na początku bardzo miękkie, do tego potem, o jak widzicie, twardnieją. To już jest sztywne, a na początku jest takie mięciusieńkie, że nie trudno to złamać, uszkodzić, czy cokolwiek innego z tym zrobić. Tego cykasa za jakiś czas będzie trzeba pewnie przesadzić. Wygląda tak, też wam go pokażę, ten nie ma odrostów. O, widać tegoroczne liście. Liście od dołu mają taki meszek. Mają meszek taki, ostrość. Nie wiem, czy go zobaczycie. Chyba widać. O, widzicie tutaj na przykład. Mają meszek tu i tu na spodzie tych igiełek, czy jakby to nazwać. Też mają. Pięterz jest taki, w takim zamszu, można by powiedzieć. Dość ciekawa roślina jest to z wyglądu i naprawdę uważam, że warto ją mieć. Niestety nie jest najtańsza, jeśli chcemy duży okaz, ale warto, uwierzcie mi. Jeśli chodzi o ziemię, kwiatowa może podobno jest, powinna być nawet lekko kwaśna. Szczerze nigdy nie zakwaszałem nawet lekko ziemi w cykasach, tylko nawożę i ziemia jest kwiatowa. Oba rosną sobie dobrze. Jak widzicie, bo pióropuszu liści z tego roku mają. Ten kupiony rok temu, więc to jest pierwszy pióropusz u mnie tej rośliny. Tamten już mi puścił dużo, ale w tym roku rekordową ilość. I czym cykas jest większy, tym więcej liści naraz puszcza. I tak jak mówię, jak ma dobre warunki, to dwóch razy w roku nawet może puścić tyle liści. Duże cykasy potrafią puszczać po 40-60 liści rocznie. Rocznie, to znaczy za jednym razem, bo rocznie nawet, tak jak mówię, nie widziałem, żeby ktoś się chwalił kiedykolwiek, że w Polsce mu puścił dwa razy cykas liście, ale podobno potrafią tak puścić. Ja w tym prawdy nie wiem, nie mieszkam w rodzimych krajach tych roślin, więc nie mam pojęcia. Podobno nie lubią zraszania, ja codziennie zraszam. Nic im nie jest. Liście stare mają kropki, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że one zazwyczaj je jesienią łapią. Widzicie takie pojedyncze. Zobaczycie to? O, widać, widzicie. Pojedyncze kropki mają takie grzybowe ślady jakieś. Ale to nie powinno być problemem. Jest to naturalne. Po prostu zraszam je przez lato i przez lato nigdy nie miałem żadnych kropek grzybowych i tylko i wyłącznie jesienią lub w zimę dostają te kropki, gdy leży rzeczywiście dłuższy czas ta woda na liściach. W innym przypadku zraszam, nic im nie jest. Słyszałem też, że korzenie ich rosną bardziej na boki niż pionowo, co chyba nie do końca jest prawdą. Ale nie wiem. Nie wiem, skąd się dowiedzieć więcej. No i jak widzicie, parę lat. Bardzo mnie zdziwiło, bo generalnie odrosty, to jest normalne, że cykas puszcza odrosty, tylko że zazwyczaj są to naprawdę dużo większe rośliny. A to nie jest duża roślina, naprawdę. One rosną do wielkich wielkości, one mają po kilka metrów. Oczywiście wtedy kilkadziesiąt lat. Więc to mnie dziwi, że tak mały cykas potrafi wypuścić odrosty. I jeszcze chyba nie widziałem również, żeby komuś cykas puścił, tak mały cykas puścił odrosty. Bo duże cykasy to normalnie, że puszczają. Ale on jest stosunkowo naprawdę mały. To dla porównania jest 12-litrowa donica. No i co? I one tak sobie rosną. Mają się dobrze. I co mogę więcej powiedzieć? Życzę wam powodzenia w uprawie tej rośliny, bo jest naprawdę według mnie interesującą i inną, wyjątkową samą w sobie rośliną.
Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.